Witajcie! Witajcie ludziska pochwalony na wieki. Słuchajcie, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Jedzę po tej Polsce, godą o tej mojej babie. Ona go to, że zawsze źle godą. To teraz będę godął dobrze. Ludzie, będę się chwalił. Po raz piąty zostałem ojcem! Jak to go dają, 500 zł drogą nie chodzi. I no leży w łóżeczku. Ale słuchajcie, ja ostatni raz na porodówce to byłem z 20 lat temu. Ludzie, jak się pozmieniało. Teraz ciągle przechodzi się inaczej. I no zachodzi się tak samo. I dla każdego chłopa w ciąży najpiękniejsze jest poczęcie. O ile brał w nim udział. Nie, no bo są takie chłopy, co swoich praw autorskich muszą dochodzić. A ja nie, ja swojego jestem pewien. Sami żeśmy z Haniu i dzieciaka majstrowali. Oj, my majstrowali, no furcało. Całą kamasutrę my przeszli. A, ale były już strony, na których mnie skurcze łapały. Ale powiem wam, chłop z babą ciąże przeżywo. Chłop z babą je, chłop z babą grubnie. Ale najgorsze to są zachcianki kobiety w ciąży w nocy. Słuchajcie, drugą w nocy, a moja Hanuś, Józek, ja bym zjadła tiramisu, a powiedzisz mi na stacji Józeka Mieciachowej winogrona, a powiedzisz mi to tylko 24H. Józek to, Józek tamto, a nie pojedziesz, od razu ryczy. Bo ty mnie już nie kochasz, bo jestem grupa. Dobra, Hanuś, nie rycz, pojadę. I no se zapamiętaj te chwile. Teraz widzisz, co ja czuję, jak cię nakacło piwo, proszę. A z tymi zachciankami to ty się pozmieniało, bo 20 lat temu był w sklepie i nowogórek i śledź. A teraz tiramisu, kalmary, sushi. Jeździsz, szukasz, kupujesz, przywozisz, księżniczka zjado i za 10 minut cyćko wyżygo. Ale moja Hanuś lubiła ten stan błogosławiony. Ona gadała, Józek, ja lubię być w ciąży, bo kobiety są do mnie miłe, się do mnie uśmiechają. No Hanuś, one nie są do ciebie miłe. One się do ciebie uśmiechają, bo się złodni grubszo. A i chłopy, żebyście nigdy nie gadali do baby, że w ciąży dobrze wygląda. Nawet jak ją z dzieciokiem zobaczycie, to udawajcie zaskoczonego. Toś ty w ciąży była. No nie było widać. Ja ostatnio do jednej takiej naczelnik urzędu skarbowego powiedziałem, jak na 8 miesiącu to pięknie panie wygląda. Ona w ciąży nie była. Mi teraz podatki podnieśli. Ale słuchajcie, co się jeszcze pozmieniało? Ja nie wiedziałem. Teraz chłop idzie z babą do ginekologa. Słuchajcie, razem się idą do ginekologa na USG. Ogląda, czy będzie chłopczyk, czy będzie dziewczynka. Ja byłem w szoku, słuchajcie, idę z moją Hanuś do ginekologa. Wchodzimy, a tam USG 4D, słuchajcie. Taki ekran, okulary, popcorn, naczosy, cola. Jak w multikinie normalnie, słuchajcie. Gapie się w ten ekran, ludzie, jak ta technologia poszła do przodu, to syćko widać jak na dłoni. On jeździ mojej Hanuś po brzuchu, tu rączka, tu główka, tu nóżka i te nerwy. Chłopcyk czy dziewczynka, chłopcyk czy dziewczynka. Słuchajcie, mi serce wali, dziecku serce wali, Hanuś serce wali. Już mam cię dowiedzieć, chłopcyk czy dziewczynka. Jebu tu reklamy. 15 minut, jak w Polsacie, słuchajcie. Cały popcorn zdążyłem wpieprzyć. I w końcu ten lekarz go do, jeść, ciupakę widać, będzie synek. Jezusicku, jak ja się uradowałem, a, bo wy nie wiecie, ja mam 4 działki, ale patrzcie, jak ta technologia poszła do przodu. Teraz już na 100% widzę, ci się synek urodzi, se możesz pokój przygotować, cały pomalować na niebiesko. Słuchajcie, a 20 lat temu, po pierwsze to chłop nie szedł z babą do ginekologa. Po drugie, jak ona już szła do ginekologa, jak on już miał USG, to najczęściej to by taki monitorek, na którym takie fusy latały. I on wróżył jak szaman. Halala, halala, halala. Chłopcyk będzie, halala, dziewczynka będzie. I najczęściej było tak, że lekarz powiedział, no bank, na 100% dziewczynka. Chłop malowo, pokój na różowo, bo mógł się dziewczynka urodzić. Jemu tu wyszła dziewczynka z kranikiem. I musiał cały pokój przemalowywać na niebiesko. No, chyba za chłop miał szczęście i dziecko się czorne urodziło. To nie musiał przemalowywać. Bo jak to babę go dają, czorne pasuje do sićkiego. A, i słuchajcie, co się jeszcze pozmieniało, ja nie wiedziałem. Teraz jest poród rodzinny. Poród rodzinny. 20 lat temu to chłopstwo pod porodówką. Pod oknem cekła kukułka za kółko, żeby dać w banie.
a teraz poród rodzinny. Na moją Hanuś termin przed niedziela, piąta rano, a ona mi wrzeszczy z izby. Józek, wody mi odeszły. Ja po chałpie lotą wiatra szukam. O, na debilu, torbę bierz, do szpitala jedziemy, rodzić będę. Sejcie chłopy, jak ją uświadomiłem, że mam jechać z nią na ten poród, no takich nerwów dostałem, ręce to mi tak zaczęły lotać, że se musiałem setę walnąć. Wtedy se uświadomiłem, że już nie mogę jechać. Zamówiłem taksówkę, pędzimy taksówką do Nowego Targu. Ludzie, byłem tak przyjęty, że z nerwów to wychyliłem, łeb z taksówki robiłem, wyło, wyło, wyło. Słuchajcie, zajechaliśmy pod tę porodówkę. Ludzie, jaki profesjonalizm. To położna od razu wyjechała z wózkiem. I dobrze, bo ze z nerwów usiodłem. A moja Hanuś ci, debilu, zlazuj to do mnie. Posadziłem tę moją królewnę. Lecę na tę porodówkę, dalej taki przyjęty. Poród rodzinny, poród rodzinny. Ludzie, kuźwa, jaki poród rodzinny. 25 osób w jednej sali. Słuchajcie, lekarz prowadzący, ordynator, dyrektor szpitala, pielęgniarki, położno, anestezjolog. Dobrze, że był ten anestezjolog. Ludzie, miałem taki nerw, że się musiałem znieczulić. No, fajny mi, do dzisiaj od niego to biorę. No. Potem jeszcze przyszło 15 studentów, każdy se do Hanuś zajrzał. A ja ty zgupi, ja ty zgupi. Bo jak mi powiedzieli, że to będzie poród rodzinny, to ja też siostrę ze szwagrem zaprosiłem. Dzieci wzięli, dobrze, że były kredki, to se porysowały. Kuzynka z kuzynem przyjechała, brat przyjął, moje dziewczynki przyjechały. Ojciec z matką, teściowo z teściem, babcia z dziadkiem. Dziadek ino nie wchodził, bo okularów nie wziął. Ludzie, kuźwa, było ciasno jak w PKS-ie, ale rodzinnie. I powiem wam, jak się akcja zaczęła. Kobitki, kochane, szacunek. Babeczki, klękajcie narody za wasze porody, doprawdy. Uwaga, teraz wszystkie chłopy biją brawo naszym dziołom za to, że dzieci rodzą. Brawo. Brawo. Szacunek. Babeczki, szacunek. Ale, babeczki. Ja pierwszy raz byłem przy porodzie, ja nie wiedziałem, jak wydrze cię ryja. A jaki wysłów używacie? Tych na ky, na chy, na sy. Najczęściej to na tej porodówce było słychać, żygać mi się chce na twój wida. Ale moja Hanuś była dzielna i no przez zęby przecedziła. Józek! I wyprowadziła prawej sierpały. A nie mam jej za złe, ją boli mnie, ty zmusi. Ale powiem wam, u nas poród rodzinny to jest nic, to jest pestka. W Meksyku jest takie plemię hahul. Tam kobita kiero rodzi. W rynku trzyma sznurek, do którego mu przywiązane jundra ojca. I jak ją boli, to se może ciągnąć. To jest poród rodzinny. To jest poród rodzinny. A! I godą teraz do wszystkich chłopów, co jeszcze przy porodzie nie byli. Pamiętajcie, chłopy, są słowa, których się nie godą do baby, kiero rodzi. Jak ona tam wrzeszczy z bólu, ścisko cię za rękę, to nie godaj do niej. Kochanie, ała, za mocno boli, ała, ała, ała. Jak ona tam wrzeszczy z bólu, ścisko cię za rękę, to nie godaj do niej. Kochanie, prawdziwa sztuka rodzi się w bólach. Bo wtedy możesz zobaczyć twarz obcego. Aj, aj. A ja ty zgupi, ja z tych nerwów też już nie wiedziałem, co godą. Ta moja Hanuś się tak darła, ja godę do niej, Hanuś boli, ona Józek, Jezu, jak boli. Hanuś boli, ona boli, boli. Hanuś, no to teraz widzisz, co ja czuję, jak jestem przeziębiony. Ludzie. Kuźwa, powiem wam, że mi się nie opłacało. Mimo, że jestem za głową, to i tak mnie w czoło kopła. I nagle ta położna krzyczy, jest, widać główkę. Słuchajcie, mój szwagier, bo on w nogach stoł, to się bioły na ryju zrobił. I powiedział, ja widziałem coś obcego, ale czegoś takiego w życiu nie widziałem. Wyszedł sparaliżowany. Moje dziewczynki, jak usłyszały, że główkę widać, zaczęły krzyczeć, tatuś, tatuś, zróbmy transmisję na Facebooka na żywo. Słuchajcie, wzięły iPhone'a, kręcą. Ludzie, ja nie wiedziałem, jakie zainteresowanie. My na tym Facebooku od razu dostali 30 tysięcy lajków. 100 tysięcy ludzi na żywo na Facebooku oglądało, jak moja Hanuś rodzi. Ja moja Hanuś się dowiedziała, że to 100 tysięcy ludzi na żywo oglądało. Zaczęła w tych bólach jęczeć. Józek, włosy, włosy.
włosy. Kanuś, spokojnie, wygolone. Ona, idioto, na głowie poprow, ludzie patrzą. Tak ją ulizowałem, przecież. I nagle przyszło ostatnie targnięcie. I ten lekarz wyjął tego mojego syneczka Tomusia. Słuchajcie, tak mi go na ręce położył. Ja tak wziąłem, tak go ucałowałem jak puchar Ligi Mistrzów. Uniosłem do góry. Zacząłem przekazywać z rąk do rąk. Kuźwa, tylko pępowiny nie odciąłem, słuchajcie. Moja Hanuś aż mostek zrobiła. I ten lekarz krzyczy, chłopie, chłopie, pępowina. Powiem wam, po cedę od przodu więcej nie pamiętam. To był pierwszy raz, gdzie dziecko najpierw ojca zobaczyło. Ale jak już doszedłem do siebie, no to wieczne pytanie, do kogo podobny. Powiem, jak zobaczył, jak się Tomuś do cycka dosadził, jak pociągnął. Oj, mójcie on. Ale chłopy, część po porodzie? Pępkowe. Jezu, się skochaliśmy dali w bagie. Słuchajcie, to, co my za zdrowie Tomusia wypili, to na moje oko będzie żył... No, z 250 lat. Powiem wam, pępkowe te znieszyczki na wesoło obchodzą. Ostatnio byli u takiego jednego kolegi na pępkowym. To by nas smutno pili, bo trzecie dziecko mu się urodziło. I nie wie, jak żonie powiedzieć. Ale ja swojego jestem pewien, raduję się okropnie. Martwi mnie tylko, że ten poród rodzinny to mi się przerodzi jeszcze w poród społecznościowy. Ja w ogóle się martwię, że te nasze dzieci, to swoje dzieci, będą ściągały z internetu. Mam nadzieję, że tworzenie plików będzie po staremu. Za pomocą pendrive'a. Hej!